darzy ten start. Chyba niezły w wykonaniu zawodnika z zewnętrznego pola, czyli Jason O'Doyle'a. Miałem przez moment takie podejście. Teraz ciasno! Wow, ależ tam było blisko między wszystkimi czterema zawodnikami, ależ tam się pięknie rozjechali bliżej wewnętrznej przedpełski. Bardzo blisko bandy był z kolei Jason Doyle i znowu bardzo blisko tutaj padnie gipsem. Niesamowita rywalizacja w biegu 14, ale teraz chyba możemy to już powiedzieć, na pierwszym miejscu jest Nicky Pedersen. On też jest oczywiście podrażniony tym niepowodzeniem w poprzednich gonitwach z jego udziałem. Pierwszy Pedersen, co za jego plecami? Za jego plecami przede wszystkim Jason Doyle. Dalej jest Paweł Przedpełski. Następnie Krzysztof Buczkowski. Potrzeba było co najmniej dwóch okrążeń, żeby ta stawka nam się ułożyła, żeby można było z czystym sumieniem podawać, kto na jakiej jest pozycji. Patrzymy na to, co robi w tym biegu Krzysztof Buczkowski. Agresywnie, ofensywnie stara się, ale chyba już nie dogoni gospodarzy. Tak jak gospodarze nie dogonią nikiego Pedersena. Trójka dla Duńczyka. Wreszcie, wreszcie wygrywa bieg w tym meczu Nicky Pedersen. Były zawodnik włókniarza Częstochowa, który swój ostatni tytuł mistrza świata w 2008 roku zdobył właśnie wtedy.